Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym odcinku na kanale, oczywiście z jakiegoś syfu. Także zapraszam do oglądania. Na samym początku, jeszcze nie tracąc czasu, nadziei ani zmysłów, przechodzimy do reklamy strony do wymieniania swoich skinów, skinsmanki, oczywiście z kropką i kom na samym końcu. Kod zon idealnie pasujący do waszych wymian. Tu się go wpisuje. Proszę bardzo, link w opisie. Zachęcam was do wydania wszystkich swoich pieniędzy. Proszę was bardzo, wydajcie wszystkie tu swoje pieniądze, a otrzymacie nieskończone szczęście takie, że hej, takie, że hej. Wspaniale. I w ogóle to fajne jest całkiem. Tak widziałem, że podsyłaliście. Że kurde, fajna sprawa. Ale, nie, no, no, worst pos. Ale są krawciki, Moż... no, można se wejść, posprawdzić, no, mam czkawkę. To chyba znak, że trzeba przechodzić do omówienia tego oto syfu. Także, yy, jeden z was, nie wiem czy z was, chyba tak, natknął się na tę rzecz, oto ów. Że zestaw kolekcji Anubis jest tańszy od zestawu pamiątkowego z Blast TV Paryż 2023 Anubis. No i co? Nagle, oh girl, o co chodzi? Powiem Wam, że nie jest to według mnie dosyć skomplikowana sprawa. Dlaczego? Dlatego, że na górze to jest do kupienia w cs -ie. Za około 8 zł, za to to jest do kupienia w Celsie za około 12 zł. Stąd oto ów dysproporcja. Wręcz dziwne by było, gdyby te rzeczy były o jednakowej wartości. Jednak, gdyby, gdy, jeżeli myślicie, że z tą informacją was zostawię, zupełnie szczerze, chyba nikt by się nie zdziwił, gdyby w tym momencie film się zakończył. Ale ja was z tym nie zostawię bo podeprę ten film czymś, co absolutnie nikomu, kto go ogląda, się nie przyda. Czyli moją opinią, mam nadzieję, że będzie to ciekawa wartość dodana. A więc, jeżeli chodzi o inwestowanie w przedmioty, które są na górze, osobiście uważam, że <ścoughs> niestety, ale kolekcja Anubis, w mojej opinii, to jest. Po pierwsze, na tyle złoty strzał finansowy dla Valve, że aż dziwnym by było, gdyby go usuwali, ponieważ no, sądzę, że akurat Anubisy są rzeczami, w sensie to jest kolekcja, która przynosi im gigantyczne zyski, ponieważ jest to nowość po prostu. Jest to testowanie jakiejś nowej formuły i ja jestem przekonany, że oni będą chcieli przetestować tę formułę długoterminowo, bo nigdy czegoś takiego nie robili, żeby kolekcja, jakby przedmiotów była dostępna w sklepie poza, no wiadomo, suvenirami. Więc osobiście nie widzę w ogóle szansy, żeby to coś zostało usunięte w mniej niż 5 lat. Tak uważam. Więc dla mnie ja w ogóle zestawu kolekcji Anubisa nie traktuję jako inwestycji, bo nawet jeżeli by je wycofali, to spoko, ok, dobra, rzeczywiście wtedy można do tego tak podchodzić. Ci co zainwestowali, to super. Tylko jest na to według mnie na tyle mała szansa, przez fakt w jakich okolicznościach one weszły i jak dobrym testem dla walw finansowym i jak dobrym zasiłkiem de facto one są, to nie ma na to możliwości. I też wydaje mi się, że je jeżeli ktoś robi skina, załóżmy, robisz skina do kolekcji Anubis, tak? Coś w tym stylu. I jesteś kreatorem tego skina. Dajmy na to, zrobiłeś famasa, warte softness, thrifty i tak dalej. To jest Twój famas, którego ty wykonałeś. To osobiście uważam, że wobec ludzi, którzy wykonali te skiny, Valve ma na tyle duży. bo oni, jakby, wypłacają jakieś środki w zależności od sprzedaży. Tak jakby w zależności od tego, ile zarabia produkt, do którego oni się przyłożyli, nie? kiedy robisz coś do skrzynki, to w zależności od sprzedaży kluczy, ilość tam od klucza idzie do ciebie. Wydaje mi się, że w, w tych konkretnych kolekcjach jest tak samo. I ja sobie nie wyobrażam, że oni w, tak jakby robią taką całą machinerię, która będzie sprawiała, że te osoby by zarabiały. I dajmy na to oni, im, bo to są gigantyczne pieniądze, nie oszukujmy się. To są y, jakby grosze od sztuk. W sensie to jest kilka groszy od każdej sztuki, gdzie w ciągu jednej nocy otworzyło się 50 milionów, nie? To, to, jest, to są kolosalne pieniądze dla kogoś, kto y, jakby powiedział sobie, a zrobię sobie skinka. I jakby wyrzucił skinka, i oni powiedzieli, dobra, bierzemy, nie? nie wiem, no dajmy na to, że te 10 groszy od każdego, choć nie wiem czy aż tyle, może 5 bardziej ale no załóżmy, że to jest te 10 groszy od sztuki, no to sobie przeliczcie ile to by było, chociaż mówię, no raczej mniej, ale i tak to są kolosalne pieniądze po prostu dla każdego kreatora i to proszę mieć na świadomości, chyba przesadziłem z 50 milionami, tam chyba było 5 milionów, mi się przesunęły mi się przecinki przepraszam w każdym razie, to jest moje zdanie na temat Anubisa, że Valve posiada nie dość, że odpowiedzialność za community i to, to jest dla nich ciekawy test i fajny zasób pieniędzy, to do tego jeszcze posiadają jakby jakąś powinność wobec tych ludzi, którzy wytworzyli te rzeczy, żeby ich praca się jakoś bardzo nie marnowała. I nie wiem, na ile to jest prawda, ale wydaje mi się, że gdyby wyłączyli to po około dwóch, mm, trzech miesiącach, od wprowadzenia, to nie wiem, jakoś tak mi się to... Wydaje mi się, że oni by chcieli tym ludziom wypłacić po prostu więcej i sami zarobić więcej, niżeli robić coś dla community. Dlatego zestawy kolekcji Anubis są dla mnie tematem, który był ciekawy na samym początku, jest ciekawy do jako fajny przykład tego, jak zbugowane ROI da się wykorzystywać na rynku. Jest dla mnie to rzeczywiście interesujące, ale odcinam się od tego tematu i po prostu nie ma on dla mnie sensu. Za to, dla mnie zestawy pamiątkowe Anubis są po prostu czymś mega ciekawym, ponieważ yy, kończy się Major za chwilę, on się zakończy, tak? I zostaniemy bardzo, ale to bardzo długi czas bez Majora, tak? Ponieważ następny Major nie będzie na końcu roku, a jednak będzie on w marcu, gdzie to będzie jedyny zestaw pamiątkowy. Anubisa. I osobiście nie jestem wielkim zwolennikiem inwestowania w suweniry, jak sami wiecie, ponieważ są one do, dosyć stabilne, ale jako dywersyfikacja do indeksów, wrzucenie ich, na przykład nie wiem, masz, yy, robisz sobie ekwipunek za 20 tysięcy, albo robisz sobie jak fipunek za 2000 czy coś takiego i wpakujesz na przykład 5% swojego kapitału w te oto suweniry albo ogólnie w suveniry, po prostu dysponujesz 5% kapitału między suweniry. Czemu nie? W sensie nawet jeżeli one będą stabilne, to co ci, co ci to zrobi? A jeżeli powiedzmy sobie twoje 5% kapitału nagle przypadkowo okazało się, że zrobi dwukrotność, albo powiedzmy jakiś lepszy jeszcze wynik. No, to przecież to jest zajebisty zwrot, nie? W sensie, jeżeli masz, no mówię, dla 2000 to nie jest tak fajnie, ale na przykład, gdy masz 20 tysięcy zainwestowanego kapitału i nagle się okazuje, że po jakimś czasie, w stylu 6 miesięcy, twoje jakieś losowo wydane 5% zrobiło wzrost, a twoja, twój cały ekwipunek poza tym na przykład zrobił wzrost na poziomie nie wiem, 7%, to, to jest już bardzo spoko w sensie kasa, nie? To przynajmniej mi się tak wydaje w, dla takiego krótkiego okresu. Także osobiście do indeksów są spoko, jako taka inwestycja na zasadzie ładujemy Alin w to i czekamy. To jest takie nie wiem, ani nie do skrytykowania, ani nie do pochwalenia. To jest po prostu bezpieczne zagranie pod, pod długoterminową sytuację rynkową, nie? Czyli grasz po prostu po to, że rynek będzie miał na tyle dużo pieniędzy, że nawet ten item będzie podbijany. A jak on będzie podbijany, to pewnie jakoś bardzo. W sensie to się zapowiada z tej perspektywy. W ogóle też pamiętajmy, że Valve będzie oddawało mapy na CS2. Co według mnie jest bardzo możliwe do wykorzystania, ponieważ możemy przy okazji się natknąć na to, że jakieś mapy konkretne nie oddadzą. Albo na przykład, że ona będzie, ale będzie ogłoszone, że nie będzie ona dalej mapą turniejową. Polecam to snajpić. W sensie ciężko jest to snajpić, ale może jakieś suweniry z tego wykupować. Może Overpass akurat. Może oni zdradzili w ogóle pokazaniem Overpassa na samym początku Sorsa 2, że to właśnie Vertigo wyleci? tam jakoś yy, tak jakby ta atencja tych ludzi była ukierunkowana nie wiem tego ale wydaje mi się że spoko pomysł do przemyślenia to na tyle trzymajcie się hej